Śmiechy żydowskie, że czeka wojny. Ten akurat autor nie Polskę, ma wojna z Turcją. Jacek nie przypadkiem to powiedział, bo to jest pewna przestroga, jak rozumiem, dla prezydenta, żeby nie zaczynać dziś iść tym friedmanowskim szalanym tropem. 8:37, informacja, za chwilkę wracamy i będziemy już w Polsce. Poranek Radia Tok FM. Tam, gdzie właśnie Janek Witek zawsze mówił, tam, gdzie Żydzi się nie pojawią, podkopują, podchodzą pod jazdę. Tak jak oni się bronili wtedy przed tymi Rzymianami, prawda? Podjazdowe wojny. No i w końcu przegrali. Ale tam, gdzie oni są, to starają się doprowadzić do upadku. I potem ich nie ma. Czyli namieszać, skorzystać i ich nie ma. Państwo zobaczą, jak tutaj małpki atakowane są przez jadowite węże. No, okropne. To jest okropne. Udusi i spośre. Niestety są one często. A teraz oni zarabiają sobie te grosze na tym, na reklamie. Grosze zarabiają na reklamie. Gdy nadają nasze radio, to pełno. Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Wielbicielu smaż. Tak, także proszę wyciszyć się, przyjrzeć się, jak to biega, bo robactwo biega, jak biega robactwo. Że co biega? Wszędzie głupota diabelska, nie wiedzą, o co chodzi, głupota, głód, smród, śmierć. Bezdomni na tych, na ławkach śpią przy Marszałkowskiej, a robactwo podłazi do ludzi, pochodzą od tych bezdomnych, co na ławkach śpią, robactwo i zagadują, robactwo, łazi za łazi, tak, robactwo bydlęta, tak, pod pozorem, bezdomni na ławkach pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Janek nie lubił tych terenów, bo herowi łażą, załażą, bleble, załażą, żeby gdzieś zajrzeć coś komuś, pogadać, takie kołchozy moherowych. No to żeby te kołchozy objechać, oblecieć, to trzeba ze 400 km metra, bo ludzie nie życzą sobie takiego gadania. Takiego stadnego, bo tam jeden człowiek, to jaki jest, to możesz z nim porozmawiać. Możesz coś mu wyjaśnić z trudem, ale coś mu tam powiesz. Puszczaj chleb po wodzie, do ciebie wróci. Ale jak jest to grupa już osób, to nawet nie masz co, możesz, ale jak widzisz brak reakcji, to nie ma co, bo się wysilać, bo grupa jest koherentnie zamknięta, psychologia tłumu, Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu, oni idą i już nie ma co. Wiadomość. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 8:40, Filip Kekusz, zapraszam. Krakowski Sąd Apelacyjny prawomocnie oddalił pozew maturzystki przeciwko Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Kinga Jesiewicz twierdzi, że zaniżono jej oceny na rozszerzonym egzaminie maturalnym z biologii. Z tego powodu nie została przyjęta na bezpłatne studia. Jesiewicz uważa, że naruszono jej dobra osobiste w postaci prawa do wykształcenia i prawa do twórczości naukowej. Domagała się podwyższenia punktacji i odszkodowania. Słuchasz informacji Tok FM. Tureckie siły bezpieczeństwa wciąż szukają niektórych żołnierzy zamieszanych w próbę puczu wojskowego, podają anonimowi przedstawiciele rządu w Ankarze. Wiadomo też, że niektórzy z wysoko postawionych żołnierzy w ostatnich godzinach uciekli za granicę. Do tej pory po piątkowej próbie przewrotu zatrzymano 6 tysięcy osób, zarówno szeregowych, jak i oficerów wysokiego szczebla. Do aresztów trafiają także sędziowie podejrzewani o popieranie puczu. Władze w Ankarze oskarżają o próbę przewrotu zwolenników duchownego Fethullaha Gülena, którego prezydent Recep Erdoğan uznaje za swojego największego wroga. Sam Gülen, od lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, te oskarżenia odrzuca i twierdzi, że za przewrotem stoi sam Erdoğan.
Dramatyczne maile od tureckich sędziów dotarły do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. W jednym z nich czytamy, jak mówią niektórzy, jestem na liście osób, które ma odwiedzić policja, mają zatrzymać mnie i moją żonę. Do widzenia, przyjaciele. Inny z tureckich sędziów informuje, że nigdy nie kierował się w swojej pracy poglądami politycznymi, po prostu wykonywałem swoją pracę i krytykowałem rząd w zakresie jego działań związanych z wymiarem sprawiedliwości. Może się już nie zobaczymy, dziękuję za dotychczasowe wsparcie. Można przeczytać na stronie Stowarzyszenia Justitia. Co najmniej dwóch policjantów zginęło podczas strzelaniny w stolicy Kazachstanu, Almaty. Kilku innych jest rannych. Świadkowie przekazali agencji Reutera, że o poranku w centrum miasta, niedaleko posterunku policji, słychać było wymianę ognia. Kilka minut temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kazachstanu poinformowało, że w mieście rozpoczęła się operacja antyterrorystyczna. Pogoda. Dużo chmur dziś nad Polską, więcej rozpogodzeń na północy i północnym wschodzie. Przelotne opady deszczu możliwe niemal w całym kraju. Na termometrach 19 stopni w Białymstoku, 20 w Lublinie i Katowicach, 21 w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest poniedziałkowy poranek TOK FM, 43 minuty po 8. Wracamy do rozmowy komentatorów. Jacek Niesienkiewicz, Rzeczpospolita, Jakub Dymek, krytyka polityczna i Konstanty Gabel, Gazeta Wyborcza są z nami dziś. Chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze bardziej wrócili do Polski, bo jutro Senat ma pracować nad uchwaloną przez Sejm ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Tam są, jak wiadomo, zgłoszone poprawki przez senatorów Gogacza i Seweryńskiego. Te poprawki łagodzą niektóre przepisy nowelizacji. To dało asumpt do tego, żeby Komisja Wenecka wstrzymała się z publikowaniem swojego stanowiska. Chyba słusznie, bo rzeczywiście te poprawki mają jakiś wpływ, no ale jaki, to jest pytanie. I drugie pytanie, które dla mnie też jest bardzo ciekawe, czy to jest po prostu kiwanie się PiS-u samego z sobą, czy też jest to wyraz, te poprawki senatorów Gogacza i Seweryńskiego, czy to jest wyraz różnicy zdań pojawiającej się w Prawie i Sprawiedliwości, na którą opozycja czeka po prostu jak kania na dżdżyk. Jak wam się wydaje? Kremlinologia, widzę. No, wiecie, to troszkę, jak im mniej demokracji, tym więcej kremlinologii. Tak, człowiek się czuje młodszy. To bardzo jest to przyjemne uczucie. To wszystko razem mieści się w takim schemacie poznawczym z bardzo starego dowcipu. Przez jakiś czas moje dzieci nie rozumiały, a teraz już znowu rozumieją. Otóż był sobie raz pewien kraj, w którym panowała dyktatura i rządziła jedna partia, która głosiła, że 2 i 2 jest 7. Ludzie twierdzili, że 2 i 2 jest 4, zamykano w więzieniach, bitopałami, zmuszano do emigracji, no w ogóle straszne rzeczy. Któregoś dnia w partii nastąpił przewrót. I do władzy doszła frakcja, która zgłosiła, że 2 i 2 jest 5. A ludzie, że nadal mówili, że 2 i 2 jest 4, brano na przyjacielskie rozmowy. Dlaczego wy, towarzyszu, chcecie, żeby wróciły te straszne czasy, kiedy 2 i 2 było 7? No my przecież wiemy, że arytmetyki są różne. Tak jest. To jest kwestia poglądów. Słuchajcie, jeżeli czterech dziennikarzy, czterech różnych redakcji siedzi w studiu i nie może się podekscytować Trybunałem, to jest widoczny znak tego, że skutecznie nas dzieli na zmęczenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale nie wiem, kto jeszcze poza świecką świętą w postaci Wisielewskiej znajduje cierpliwość, czas. Warszawa Moherowa ziewa, to oni też ziewają. Czyli tak, jeden po drugim powtarza, głupoty choćby, ale aby powtórzyć, tak się robi ten moheryzm. Tak. Jak jeden na jednym rogu coś powie, to drugi na drugim powtarza na skrzyżowaniu i tak się dzieje wszędzie. Ogórkowy jest zawieszony. Dużo rzeczy się wydarzy w te wakacje. Może się również wydarzy, mogą się wydarzyć również zmiany. To jedna wielka głupota. Tak, oczywiście. Ty jesteś na Mazowszu, nad Wisłą. Proszę cię.
bo proszę, ja nie chcę, pan ja nie chcę deprecjonować. Teraz po Marcinku Paszkę z Anglo-Ameryki Białystok powtarza ten cytat, bo on to mówił często. Proszę cię, nie. Nawet Mareczek Struzigański starał się też tak podrabiać. Marcinka Paszkę, wiesz, z Krainy Faraonów, ale to tutaj to, co oni mówią, to jest z Czerski, z Mokotowa i to nie ma nic wspólnego z Krainą Faraonów. Tutaj są ateiści, czyli tak, moherowi i ateiści. Moherowi biegają pod pałacem, co jeden moherowy piarnie, to drugi moherowy to samo robi, no i to tak on się miesza na wadze, na szale. Polakom przedstawić jako Polakom, patrz, bo oni są z Ameryki, zobacz. Widziałeś? Widziałeś? Jednak jestem zdania, że tak gada, wiesz, bo on się musi dowartościować, jest niedowartościowany. Zgodnie i ta głupota w jego sercu strasznie wielka jest. To będzie jednak próba na przeczekanie. Nie tych samych trzech na pewno przez straszne to jest. Ta głupota jest wielka. Wyrok nie zostanie opublikowany. Będą pewne zmiany, będą pewne poprawki w Senacie, ale to tak naprawdę to będzie jego głupota jest tego, wielka. Co było wcześniej. Kazimierz Michał Ujazdowski uważa... Nazwiska przyszło mi do głowy. Tak, bo to jest... Ale on coś myśli. Oczywiście, on coś myśli, on nie przychodzi na spotkania z przekazami dnia, tylko on jest jednak, bez względu na to, czy jest w PiS-ie, czy był poza PiS-em, on czy coś myśli, poza PiS-em, jest państwowcem, można się z nim zgadzać lub nie, ale tego typu postawa jest dzisiaj rzadkością. I według mnie nad słowami właśnie Kazimierza Michała Ujazdowskiego, członka Prawa i Sprawiedliwości, my powinniśmy się dzisiaj pochylić. Pochylmy się, ja mnie przykro temu, zwłaszcza, że mi się wydaje, że gdyby Kazimierz Michał Ujazdowski był poza planem głównym, to by go już nie było. To znaczy, że myślę, że jego życie w PiS-ie, fakt, że nie jest usuwany i tak dalej, świadczy o tym, że twój defetyzm, przekonanie, że już nic się dobrego, lepszego nie może zdarzyć, że on może nie jest całkiem uzasadniony. Myślę, że jeszcze pole do ust po stronie PiS-u jest tylko od momentu. I tak się bawią, a jeszcze mają przy tym pieniądze. Bo jeżeli się nie i tu trzeba się nad tym było wcześniej zastanowić, że po co wy dajecie im pieniądze, już coraz mniej unieważniającego wszystko egzemplarzy sprzedadzą późniejsze są gazety wyborczej, ale jeszcze siedzą na koszt państwa i grędzą. Wielkiego znaczenia, bo ja obrażam, że nie będzie. Że Plińskiego nie będzie i tak dalej. No. Tak mi się wydaje. Tylko, że to jest... Tak się wydaje, że będzie, nie będzie. A Janek Witek był zdecydowany, mówił, że ta wyborcza to szybko w kosmos wyleci. Gazeta Wyborcza tu z Czerski. I to, co państwo słyszą, to są głosy po prostu z Czerski, tam od Michnika, no, z Gazety Wyborczej. Żadnego Marcinka Paszkę z Anglo-Ameryki Białystok nie ma, no bo tutaj ci nasi to... I ci prawosławni też nie przyjeżdżają do Warszawy, bo po co? Moherowi przyjeżdżają handlować majtkami. Takie różne, wiecie państwo, co te busy piękne jeżdżą, no ale no co? No, nie jeżdżą prawosławni tymi busami. O to chodzi. W związku z tym wydaje mi się, że możliwy kapitał został dość skutecznie na bieżącym odcinku wykorzystany. Co więcej, jednak to historycznie duże świadczenie. 500 plus też gra rolę. Znaczy, moim zdaniem odrobinę pacyfikuje chęć sprzeciwu. Po trzecie... Chęć sprzeciwu wobec tego, że te biedne siedmiolatki będą maltretowane przez 17-latków. Już mówię dlaczego. Już mówię dlaczego. Klasy. Znaczy, bo to dopiero powinno przemawiać do tych rodziców, dziadków. No gdzie są dziadkowie w tym kraju? A to no nie ma właśnie tych dziadków. Biedne dziecko. Państwo zobaczą, bo oni jako te jako dzieci diabła, oni o tym wiedzą dokładnie, że szatan jest Bogiem tego świata, ale oni weszli w rolę szatana po prostu. Bo kto to zabił Jezusa? Żydzi. Kto zabił Żyda? Żydzi. Prorok Izajasz mówi, dajmy powietrze z Saskiej Kępy, w 53 rozdziale. Myśmy go zabili, chociaż to było 800 lat wcześniej,
myśmy go zabili, jakoby to się już stało. To tam w księdze Izajasza to są ładniejsze rzeczy, gdy przekują miecze dalej miecze, że żaden naród nie podniesie miecza już przeciwko drugiemu narodowi, są piękniejsze. Ale to jest taka prawda. Lepsza, przykra prawda niż kłamać. Czyli my o tym mówimy. Myśmy go zabili, czyli że Żydzi zabili Jezusa i w dalszym ciągu szukaj. Przekonała Polaków, przekonała nauczycieli, przekonała rodziców, przekonała też Jacek twoich dziadków, których nawołuje. Zobacz, patrz, mówi, dzieci dziadkowie, jak kręci. Jacek, jakiegoś Jacka znalazł, frajera moherowego, tu stąd. Proszę Państwa, że on ma dziadka i twój dziadek Jacku. Ale najpierw zadali pytanie, gdzie ci dziadkowie, bo nie ma, bo tu w Polsce ludzie bardzo krótko żyją i nie ma tych dziadków ani babci. Na 40 lat żyje, Janek Witek też długo nie pożył. Janek Witek długo nie pożył, proszę Państwa. Ktoś bierze wszystko. Jak się podskoczy, to się człowiek zmęczy, a jak się podskoczy skutecznie, to się dostanie. Jakby kózka nie skakała, to by nóżki nie złagodziła. Ja też tylko dodam, przepraszam, że się wcinam, ale tylko dodam a propos tego, gdzie jest przeciwwaga dla państwa albanowskich, że konsultacje społeczne w sprawie reformy edukacji miała prowadzić Koalicja Inicjatyw Oświatowych i została, mówiąc nieelegancko, przez Prawo i Sprawiedliwość wykiwana, ponieważ te pieniądze im zabrano i przekazano pomysł konsultacji państwu albanowskim właśnie, które to konsultacje wykiwana, wiedzą, jakby jeszcze być może nawet na wersji. Także to jest twoje pytanie. Jeżeli państwo proaktywnie też i skutecznie w takim nieliberalnym stylu wycina potencjalną możliwość sprzeciwu i zaskakuje nas kolejnymi inicjatywami wtedy, kiedy się ich najmniej spodziewamy, to organizacja jakiegoś szerszego polu jest niesłychanie trudna. To jest rodzaj wojny hybrydowej. To chciałeś powiedzieć. Tyle tylko, że to społeczeństwo jednak powinno być lepsze w wymyślaniu rzeczy. Państwa są duże, grube i nieruchome. Jeżeli my nie jesteśmy aktywni, no to skarżenie się, że państwo jest aktywne, jest... Nie, ale na ilu jeszcze frontach możemy być aktywni i co? I w ilu jeszcze sprawach trzeba wyjść na ulicę? Co jeszcze? A, we wszystkim. Chętnie wyjdę. Natomiast... Znaczy, to teraz się... właśnie idziesz tureckim tropem, prawda? I boję się, żeby się wyjdźcie na ulicę i zostańcie tam tylko dotychczas do końca tygodnia. Ale może nie ma komu wychodzić na ulicę, dlatego że większości Polaków tego typu zmiany, które oglądamy w Polsce, podobają się. Wam się nie podobają i tą swoją projekcję próbujecie przerzucić na społeczeństwo polskie. Ale w rzeczywistości. Tak, nie jest. Kto ma największe zaufanie? Największym zaufaniem cieszy się Beata Szydło i prezydent Duda, twarze dobrej zmiany. W sondażach bardzo wysoko stoi wciąż Platforma, znaczy PiS. Jeżeli to było przeznaczenie, przepraszam, w zeszłym tygodniu mieliśmy trzy, według mnie, ważne wywiady. Wywiad Jarosława Kaczyńskiego, o którym mówiono do piątku, ukazał się w poniedziałek. Wywiad Grzegorza Schetyny, który się ukazał w piątek i Ryszarda Petru oraz Donalda Tuska. I według mnie te trzy ostatnie wywiady pokazują wielką słabość opozycji. Zarówno Donalda Tuska, który owszem wyrasta ponad przeciętność, jeżeli chodzi o liderów partyjnych, ale on wciąż jest politykiem, który mówi, jeżeli polityk ma wizję, to według mnie powinien pójść do lekarza. A Polacy oczekują jednak tej wizji. Według mnie to jest w dalszym ciągu... To jest niewyczucie demokracji w ogóle, prawda? To jest w dalszym ciągu brak umiejętności wyczucia nastrojów społecznych. Możemy ten wątek. To jest fundamentalny. Jako dymek potem... Ja się nie zgadzam z Jackiem w tym sensie, że poparcie dla partii politycznych nie oznacza poparcia dla realizowanych przez nich projektów. Platforma Obywatelska, Bronisław Komorowski cieszyli się wysokim poparciem bardzo długo, w ciągu tych 8 lat, a jednocześnie sprzeciw społeczny wobec tych projektów był i ten sprzeciw społeczny równie niewielkie efekty przyniósł. To znaczy, tak jak Platformie udało się te sześciolatki mimo jakiegoś sprzeciwu społecznego wprowadzić, tak dzisiaj mimo sprzeciwu się udało te sześciolatki
wycofać. Tak, jedna i druga partia prawicowa zrobiły, co im się w tej materii podobało, mimo tego, że i po jednej, i po drugiej stronie było istotne, mierzalne w sondażach niezadowolenie Jacku. Więc to, że dzisiaj Beata Szydło i Andrzej Duda cieszą się poparciem, jest faktem, ale faktem jest takim, że w rekordowo krótkim czasie cieszą się też wysokimi wynikami w braku zaufania. No i to mówi tam o tym, że dowolny fakt, że Andrzej Duda To pierwsze, a drugie, powiedziałeś, że to my swoje uprzedzenia projektujemy na debatę społeczną. Nie do końca tak jest. Mi się wydaje, że obraz rządów do tego roku jest bardzo zniuansowany. Nie do końca tak jest, że odrzucamy wszystko. Ale to w demokracji nie jest tak, że większość oznacza całość. Z całą pewnością rząd i prezydent cieszą się poparciem społecznym, podobnie jak i w Turcji. Z całą pewnością jest też tak, że istnieje licząca się mniejszość, która się z tym nie zgadza. Państwo to jest to wszystko razem. Kiedy zrównujemy większość z całością, kończy się to przemocą na ulicach. A my kończymy się jak zawsze informacjami w TOK FM. Po informacjach Maciej Głogowski, magazyn EKG. Proszę poczekać cierpliwie. Wydawcą dzisiejszego programu była Karolina Opolska, Poranek Radia TOK FM. Całej audycji teraz w Kauflandzie. Kiełbasa śląska z Morlin 550 gramów 5,77. Zaledwie 5,77. Oraz obniżamy ceny aż 500 artykułów. Wykorzystaj nasze 500 minus. Więcej na kaufland.pl. Przesadziłem z tą karkówką. Wezmę coś na trawienie. Lepiej weź tabletki do ssania Medigestan. Smaczne. A dlaczego akurat Medigestan? Zwykła tabletka na trawienie nie działa od razu. Musisz czekać, aż rozpuści się w żołądku. A Medigestan trafia do żołądka już rozpuszczony. Dokładnie. Stosując suplement diety Medigestan, pobudzasz pracę ślinianek i dzięki temu zwiększa się produkcja soku żołądkowego. A dodatkowo zawarta w nim mięta sprawia, że trawienie jest efektywniejsze. No tak, jest różnica. Nawet już ją czuję. Medigestan. Szybki sposób na trawienie. Witam Państwa, na początek żart. Przychodzi baba do lekarza z filarem na głowie, a lekarz na to: OFE? To nie jest śmieszne. Przenieś do końca lipca część składki ZUS do OFE i ciesz się emeryturą z dwóch filarów. Wejdź na nn.pl. Nacjonale Nederlanden, najczęściej wybierane OFE. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne, jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. Zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Co to za sklep, że nie ma drobnych? To jest kpina! Przepraszam, tak się zdenerwowałam. Nie ma się czym przejmować. Proszę kupić w aptece Pozytivum. Pozytivum? Tabletki uspokajające. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. O, znów się widzimy. Dziękuję za radę. Wzięłam wczoraj Pozytivum. Od razu mnie uspokoiło. A pani Małgosiu, jestem pani wielką fanką. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 18 lipca, minęła 9. Informacje TOK FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Filip Kekusz. Pułkownik Krzysztof Dusza, były szef Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, zdegradowany do stopnia szeregowca. Decyzję szefa SKW w poranku Radia TOK FM krytykował były minister obrony Tomasz Siemoniak. Koniec kupowania anonimowych prepaidów. Nowe przepisy wchodzą w życie już za tydzień. W informacjach powiemy, jakie wątpliwości budzi ta zmiana. Dziś mają zapaść decyzję, co dalej z remontem uszkodzonego wieżowca na gdańskiej Zospie.
minister obrony Tomasz Siemoniak-Ostro krytykuje decyzję o zdegradowaniu do stopnia szeregowca pułkownika Krzysztofa Duszy, byłego szefa Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Warszawie. O sprawie poinformowała dziś Gazeta Wyborcza. Zdaniem byłego szefa MON-u obecne kierownictwo ministerstwa przekroczyło kolejną granicę, której do tej pory nikt nie odważył się przekroczyć. Widzę to jako zemstę, jako upokorzenie osoby, która wiele dziesiątków lat przesłużyła dla Polski i doradzam wszystkim tym, którzy takie metody stosują, pomyślenie o tym dniu, kiedy przyjdą ich następcy i co zechcą wobec nich zrobić. Nie wolno takich rzeczy po prostu robić na podstawie zerowych przesłanek. Jak informuje Gazeta Wyborcza, pułkownik Dusza został zdegradowany za przekroczenie uprawnień w zakresie kontaktu z mediami, m.in. z Wyborczą i Radiem Tok FM. Chodzi o wypowiedzi, jakie były pułkownik udzielił dziennikarzom 18 grudnia zeszłego roku, po tym jak poprzedniej nocy szef SKW wkroczył do pomieszczeń centrum kierowanego przez Krzysztofa Duszę. Zbliża się koniec kupowania anonimowych prepaidów. Za tydzień wchodzą w życie przepisy ustawy antyterrorystycznej, które nakazują rejestrację każdego sprzedawanego zestawu na kartę. Czasu zostaje coraz mniej, a pytań coraz więcej, bo jak się okazuje, politycy uchwalając ustawę zapomnieli o istotnych szczegółach. Wojciech Kowalik. Najważniejszy to ten, że nikt jeszcze nie wie, jak rozwiązać sprawę rejestrowania klientów kupujących startery w kioskach czy na stacjach benzynowych. Marcin Gruszka, rzecznik Play. Tam go póki co jeszcze na tą chwilę nie zarejestrują. Powód jest prosty, podkreśla ekspert rynku telekomunikacyjnego Witold Tomaszewski z telepolis.pl. Praktycznie żaden dystrybutor nie posiada teraz systemu, który umożliwiałby sprawne i szybkie zarejestrowane prepaida, bo owszem, każdy może przyjmować wypełnioną odręcznie i podpisaną kartkę, ale tą kartkę potem będzie trzeba wklepać jakoś w system. A na tej kartce znajdą się najważniejsze dane, czyli imię, nazwisko czy numer PESEL, zwraca uwagę Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Jeżeli zostawimy te dane osobowe w jakimś malutkim punkciku, to nie będziemy mogli mieć pewności, czy na pewno będą tam w odpowiedni sposób chronione. Wojciech Kowalik, Tok FM. I dodajmy, że ci, którzy teraz używają telefonów na kartę, mają czas na rejestrację do lutego przyszłego roku. Dziś mają zapaść decyzje, co dalej z remontem wieżowca na Gdańskiej Zaspie. W sobotę niemal 100 mieszkańców bloku przy alei Jana Pawła II zostało ewakuowanych, bo prawdopodobnie po ulewach blok został uszkodzony. Eksperci uznali, że wieżowiec jest stabilny, ale konieczny będzie remont. Lokatorzy wrócili już do swoich mieszkań. 2,5 miliona złotych kosztowała nowa kładka łącząca dwa krakowskie sanktuaria Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II. Nowa inwestycja skróci o kilometr drogę pieszym i rowerzystom, tłumaczy prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. To jest dosyć spora odległość, bo trzeba przejść na piechotę albo przejechać samochodem. W tej chwili ta kładka powoduje, że to odpadnie. Po prostu pielgrzymi z jednego sanktuarium będą mogli śmiało przechodzić szybko do sanktuarium drugiego. Na taką wygodę nie mogą się jednak doczekać mieszkańcy Ludwinowa, którym na przejście przez Wisłę na Kazimierz miasto obiecało już w 2008 roku, mówi Piotr Hamarnik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. No tutaj mamy całkowicie inną skalę kosztów. To jest kilkadziesiąt milionów złotych, także w porównaniu z kładką pomiędzy sanktuariami, która zamknęła się w kosztach około 2 milionów złotych, no to tutaj mamy całkiem inny rząd wielkości. Urzędnicy zapewniają, że budowa kładki nad Wisłą rozpocznie się jeszcze w przyszłym roku. I już za chwilę program EKG, a kolejne informacje Radia Tok FM o 9.20. Pogoda. Dziś sporo chmur, z których pokropi deszcz, ale spodziewajmy się też przejaśnień i najwięcej słońca na północnym wschodzie. Na termometrach maksymalnie 20 stopni w Katowicach, Lublinie, Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Łodzi, 21 w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jest 9.05, to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś w naszym studio... I do widzenia.
Aha, dobrze. Dobrze. I jeszcze lepiej. No dobrze. Dobra, Madalińskiego, jest zapisany. Ok, tak, jedziemy tu. Dowód jest. Wszystkie dokumenty też tu. Co masz? To masz. Już jadę, 217. Właśnie chcę dać. 6. Kurczaczek, kurczak. Dobra. Teraz klucze. Mamy klucze te wszystkie. 19 klucze.